Biblioteka to miejsce, w którym z założenia gromadzi się dokonania literackie ludzkości. Wszystko się zmienia, zmienia się również biblioteka. Czym więc jest współczesna książnica? To już nie tylko wypożyczalnia książek. Nie chodzi też o postępującą komputeryzację. Współczesna biblioteka staje się ośrodkiem życia kulturalnego. Taka jest Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Władysława Broniewskiego w Sieradzu. Bibliotekę tworzą tyleż zbiory i bibliotekarze, co użytkownicy tejże biblioteki, czytelnicy po prostu. To dla nich jesteśmy, dla nich pracujemy, dla nich gromadzimy zbiory i dla nich organizujemy rozmaite formy upowszechniające książki i czytelnictwo, bo tak to się fachowo nazywa, czyli rozmaite spotkania, które mają jeden cel, po prostu dać tutaj naszym czytelnikom możliwość zapoznania się w szerszym aspekcie z literaturą, z najnowszymi książkami, ale i niekoniecznie, a także z życiem i twórczością pisarzy, poetów, twórców w ogóle, bo to niekoniecznie chodzi o literaturę. Sieradzką Bibliotekę odwiedzają więc wykładowcy uniwersyteccy, podróżnicy i wiele znanych osób. Łączy je jedno. Mają do opowiedzenia ciekawe historie. Wystawy i spotkania przyciągają zarówno dojrzałych, wyrobionych czytelników, jak i tych najmłodszych. Oni dopiero uczą się obcowania z książką. Powiedzcie mi, co to jest książka? Książka to jest taka książka, na której można czytać. A co jest w środku? Różne opowieści. I napisy, i kartki. A biblioteka? Po co się przychodzi dziewczynki do biblioteki? Po to, żeby wypożyczać książki. Żeby się uczyć. A macie swoje ulubione? Jakie książki lubisz wypożyczyć? Ja. Chłopaki. Ja lubię przygodę. A na przykład jakiś tytuł? Nie. Piraci z Karaibów. A dlaczego trzeba czytać książki? Dlatego, żeby umieć czytać. I tylko? Coś jeszcze może ciekawego? Żeby się czegoś nauczyć w książkach. Lubisz przychodzić do biblioteki? Tak. A po co przychodzisz? Żeby się nauczyć czytać. A ulubione książki? Ja mam ulubioną książkę w domu wypożyczać Bentena. Lubię. Ale przychodzicie do biblioteki? Tak. Po co? Żeby się wypożyczyć książkę i się czegoś dowiedzieć. Ale dlaczego w ogóle lepiej wypożyczać książki niż na przykład oglądać telewizję? Bo książki są ciekawe. Dzieci z sieradzkich szkół przyszły do biblioteki na spotkanie z Edytą Zarębską, współorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy i Urząd Miasta Sieradza. Autorka opowieści Babci Gruni bardzo chciała poznać swoich małych czytelników. Niczym się nie różniłam. Też miałam kolegów, koleżanki, chodziłam do przedszkola, do szkoły i tak jak wszystkie dzieci miałam marzenia. Ja chcę zostać strażakiem, a ja chcę zostać policjantem. A wy chyba jesteście braci, tak? Będzie strażak i policjant, świetnie. Kto jeszcze ma marzenie? Ja chcę prowadzić stajnię. A ja chcę mieć biznes showmanką. Chcę być żołnierzem. Ja chcę mieć trzy firmy. Trzy firmy? Aż tak dużo? Pisarzem, to tak jak ja. Ja chciałbym być operatorem. Ja bym chciał lekmenem. Ja chcę być milionerem. Ja chcę być muzykiem. Muzykiem, widzisz? A ja chcę być kowalem. Ja bym chciała zjeść największego hamburgera na świecie. Jak dorosnę, to chcę mieć willę. Ja chcę być pilotem. Dobrze, kochani. To chyba już wszystkie wasze marzenia. Dziecko to wyjątkowy czytelnik i niezwykle wymagający. Jak się pisze książki dla małych dzieci? No troszeczkę trudniej na pewno niż dla starszych dzieci. Tak ja uważam, dlatego że dla maluszków trzeba pisać tak ostrożniej trochę, żeby ich nie przestraszyć, a też pisze się trudno dlatego,
że małe dzieci bardzo szybko wychwytują jakąś nieścisłość, że coś się nie zgadza. Starsze puszczają to mimo uszu, mimo oczu czasami, a maluszki właśnie najczęściej zauważają takie rzeczy, nawet w ilustracjach, jeżeli ktoś zilustrował troszeczkę nie tak jak trzeba, narysował na przykład środek kwiatuszka w innym kolorze niż jest w tekście, małe dzieci to zauważą. Warto jednak pomęczyć się przy tym pisaniu, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, to dojrzały czytelnik doceni. W kuchni pachną naleśniki z truskawkowym dżemem, kompot z jabłek i tort pyszny z waniliowym kremem. To dla gości te pyszności, bo zazwyczaj rano jedzą myszki postne chlebek i kaszę jarglaną. To po prostu słodki.